Na tej lekcji poznasz miesiące po hiszpańsku z wymową, coś w sam raz na kurs hiszpańskiego od podstaw. Zacznę od tego, że do lekcji przygotowałam specjalny PDF. Możesz pobrać go za darmo, zapisując się na mój newsletter na agatauczy.pl łamany na newsletter. A jeśli okaże się, że taka krótka lekcja to dla Ciebie za mało, czujesz niedosyt, a spodoba Ci się styl, w jakim uczę hiszpańskiego, zapraszam na mój wideokurs Hiszpański Start. To kurs hiszpańskiego idealny do nauki od zera lub gruntownej, zorganizowanej powtórki podstaw. Szczegóły na hiszpańskistart.pl a teraz lecimy z tematem. Los meses, miesiące. Enero, styczeń. Febrero, luty. Marzo, marzec. Abril, kwiecień. Majo, maj. Junio, czerwiec. Julio, lipiec. Agosto, sierpień. Septiembre, wrzesień. Octubre, październik. Noviembre, listopad diciembre grudzień. y raz. enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre Jeśli korzystasz z tej lekcji, zostaw łapkę w górę pod tym filmem i subskrybuj kanał. Dzięki temu będę wiedzieć, że moja praca ma sens i będę tworzyć więcej darmowych treści do nauki. Na dokładkę pory roku po hiszpańsku. Las estaciones del año pory roku. La primavera wiosna. El verano lato. El otoño jesień. El invierno zima. Jeszcze raz. La primavera El verano, el otoño, el invierno. Przydatne pytania. ¿En qué mes estamos? Jaki y mamy miesiąc? Estamos en febrero. Jest lute. ¿Cuándo es la Navidad? La Navidad es el 25 de diciembre. Kiedy jest Boże Narodzenie? Boże Narodzenie jest 25 grudnia. Pamiętaj, że jeśli hiszpańskie liczebniki jeszcze przed Tobą, na kanale jest już lekcja, na której możesz je opanować. Link zostawiam w opisie. Inne pytania: es tu cumpleaños? Kiedy masz urodziny? Kiedy są Twoje urodziny? Uwaga! El cumpleaños, a nie los cumpleaños. Mi cumpleaños es el 13 de marzo. Moje urodziny są 13 marca. A teraz zadanie domowe. Napisz w komentarzu odpowiedź na pytanie cuándo es tu cumpleaños. Oczywiście po hiszpańsku. Czekam. Hasta luego!